Chciałem bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie na to ważne spotkanie. Na tej sali bardzo często występuję, ale dzisiaj mam strasznie wielką tremę, więc jak się zająknę, bardzo serdecznie przepraszam. Szanowne koleżanki, koledzy, drogie panie. Bez Was kobiet nie byłoby demokracji, bez Was kobiet nie byłoby normalnego funkcjonowania państwa, a Wasz rozsądek. I spokój, ale też konsekwencja w działaniu dają poczucie normalnego funkcjonowania każdej instytucji. Za to Wam bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję, że jesteście. I dziękuję, że jesteście tutaj w siedzibie Sojuszu Lewicy Demokratycznej na ulicy Rozbrat. Wydarzenia ostatnich dni pokazały, jak bardzo jesteście w Polsce dyskryminowane. Jest z nami dzisiaj na sali pani Alicja Tysiąc. To wszystko, co działo się wokół Alicji Tysiąc, pokazuje, jak wiele w Polsce jeszcze trzeba zrobić, jak wiele rzeczy w Polsce trzeba zmienić. Gratuluję i podziwiam. Gratuluję i podziwiam Alicję Tysiąc, ponieważ to wszystko, co działo się wokół niej jako osoby, jako kobiety, wskazuje na to, jak wiele nienawiści i niezrozumienia jest w Polsce. Jak wiele haseł mówią różni politycy i różne ważne postacie naszego życia społecznego, ale jakże to są puste hasła, nierealizowane. Wczoraj przeciwko kobietom wypowiedzieli się również biskupi. Było to dla mnie naprawdę wielkim zaskoczeniem. Księża uznali, że wyrok sądu, niezawisłego sądu, był nie taki, jaki powinien być. Uznali, że to przecież zamach na wolność słowa, zamach na demokrację, ale zapomnieli o jednej najważniejszej rzeczy, że demokracja to przede wszystkim dialog, że demokracja to przede wszystkim poszanowanie człowieka, jego woli. O tym niestety wczoraj zapomnieli. Ale jestem dumny, jak my wszyscy na tej sali, z niezawisłych sądów. Jestem dumny, że żyjemy w Polsce, w kraju europejskim, która nie daje sobie narzucić skrajnych postaw i złych zachowań. Ale nasze państwo wciąż nie jest neutralne światopoglądowo. Ciągle skrajne prawicowe środowiska i niestety wielu księży narzuca nam swój pogląd. Ze sprawy ustawy aborcyjnej robi się spór ideowy, zapominając, że w Polsce jest dziś największe podziemia aborcyjne, że w nieludzkich warunkach dokonuje się tych zabiegów. Przecież dla kobiety taka decyzja jest największą tragedią życiową, a jeszcze oprócz tego są takie warunki do podjęcia decyzji, które urągają podstawom ludzkiej egzystencji. To są realne problemy, z którymi my się dzisiaj zderzamy. Ale nie ma chęci debaty, nie ma chęci rozmowy. Kiedy chcieliśmy podjąć rzeczowy dialog o sprawie zapłodnienia metodą in vitro, rozpętała się ideowa burza. Burza wokół czegoś, co dla prawicy jest niezrozumiałe, a przecież to jest szczęście. Nie można nazywać to tylko ustawą, tylko przepisem prawnym, bo mówimy o szczęściu. Przecież to, co chcemy wprowadzić w zapisach dotyczących metody in vitro, to wszystko to, co daje polskie prawo, czy powinno dawać polskie prawo, aby para, która nie może mieć dzieci, ponieważ natura nie pozwoliła na to, aby nowoczesna medycyna pozwoliła być szczęśliwym. Nie wiem dlaczego. Tego prawica w Polsce nie chce. W przyszłym tygodniu Sojusz Lewicy Demokratycznej złoży projekt ustawy. Projekt ustawy, który powoła do życia instytucje, który powoła do życia osobę, która będzie walczyć z dyskryminacją. Tak, to umowny Rzecznik Praw Kobiet. Bo dzisiaj pani minister Radziszewska nic dla was nie robi. Potrzebny jest dzisiaj taki urząd, potrzebna jest instytucja, która będzie wspierała i walczyła z dyskryminacją. Bo przecież Rzecznik Praw Obywatelskich takiej funkcji w Polsce nie spełnia. Wczorajsza wypowiedź profesora Kochanowskiego jest skandaliczna, przepraszam, poprawiałem je panie, doktora. Zróbmy prościej, pana Kochanowskiego. Jest obraźliwa i skandaliczna. Rzecznik Praw Obywatelskich w Niemczech, w Hiszpanii czy we Francji po takiej wypowiedzi dzisiaj nie piastowałby swojego urzędu. Ale jestem ciekawy, drogie panie, czy marszałek Komorowski z Platformy Obywatelskiej będzie na tyle otwarty i silny i jego partia na tyle nowoczesna, aby zmusić, Pana Kochanowskiego do ustąpienia. Tak jak to się stało w przypadku Rzecznika Praw Dziecka. Pamiętacie na pewno sytuację i skandaliczne wypowiedzi tej pani. To jest test dla nowoczesności Platformy Obywatelskiej. Jeszcze raz powtarzam, ten człowiek nie powinien sprawować swojej funkcji, a my będziemy domagali się, żeby z niej ustąpił. Kobiety w Polsce nie mają równego prawa takiego jak mężczyźni, są dyskryminowane. I często wynika to z postaw dyskryminacyjnych, a często też z spraw bardziej prozaicznych, choćby z braku odpowiedniej liczby przedszkoli czy żłobków. Przedszkoli jest za mała, jeżeli już są, są skandalicznie drogie, przedszkole są niedostępne, a my, Polacy, jesteśmy na szarym końcu wśród krajów Unii Europejskiej w rodzinach, które oddają Ci do przedszkola. Tylko 50% polskich dzieci uczęszcza do przedszkoli, gdzie norma w Unii Europejskiej to blisko 90%. Jak kobieta, która jest obarczana często obowiązkami właśnie wychowania dzieci, jak kobieta może rozwijać się zawodowo, jak może awansować, jak może walczyć, skoro nie ma dzisiaj możliwości, aby pociechy mogły iść do przedszkola, iść do żłobka. Jak kobieta może dzisiaj być aktywna zawodowo, skoro nie ma takiej szansy? A przecież model proponowany przez prawicowych polityków to model kobiety, która ma być tylko i wyłącznie w domu. Sojusz Lewicy Demokratycznej chce całkowicie to zmienić. I tutaj jako lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej obiecuję, że zrobimy wszystko, aby to zmienić, aby zmienić to, co dzieje się w Polsce. Zmienić nie tylko to, że jest za mało przedszkoli, bo jest potrzebny narodowy plan budowy przedszkoli. Dzisiaj, w dobie kryzysu, taki plan powinien właśnie być wdrożony, ale zrobić wszystko, żeby dyskryminacja również nie była w innych poziomach, żeby kobiety mogły tak samo awansować, żeby to samo stanowisko, które zajmuje kobieta i mężczyzna, było tak samo opłacane. Przecież wiemy bardzo dokładnie, że dzisiaj mężczyzna, który jest kierownikiem, zarabia więcej od kobiety, która jest kierownikiem o prawie 30%. I z taką również dyskryminacją trzeba walczyć. I osoba, która będzie powołana dzięki naszej ustawie powinna walczyć i przygotować zapisy, żeby takie sytuacje nie miały miejsca. A pracodawcy, którzy w ten sposób dyskryminują kobiety, powinni być również karani finansowo, jak są karani za inne przekroczenia w zakładzie pracy. To jest dzisiaj zadanie nie tylko tego rzecznika, nie tylko inspektora, ale również Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dyskryminacja to także dostęp do życia publicznego. Panie mają dzisiaj to utrudnione. Rozmawialiśmy bardzo często o tym w klubie parlamentarnym, w Sojuszu Lewicy Demokratycznej i najważniejsze jest to, aby dzisiaj tak samo panowie jak i panie miały dostęp do życia publicznego i politycznego.